dzisiaj chciałam przedstawić Wam, jak przygotować napoleonkę. Do przygotowania napoleonki potrzebujemy ciasto francuskie. A ciasto francuskie składa się z ciasta podstawowego i ciasta maślanego. Do przygotowania ciasta podstawowego potrzebujemy pół kilograma mąki, szklankę wody, 45 g stopionego masła i szczyptę soli. Ciasto możemy zarobić w robocie albo zagnieść w rękawkach. Do przygotowania ciasta maślanego najlepiej użyć pergaminu. Składamy sobie w kwadrat lub prostokąt. Posypujemy sobie mąką około 50 g. Na to układamy schłodzone masło. Składamy, porządnie dociskamy. A następnie rozwałkowujemy na cieniutkie masło w pergaminie. Tak przygotowane masło odstawiamy do porządnego schłodzenia. Ciasto podstawowe również odstawiamy do schłodzenia. Schłodzone ciasto rozwałkowujemy, można podsypać mąką. Na środek układamy nasze ciasto maślane. Następnie składamy w kopertę. Złożone ciasto obracamy i wałkujemy. Możemy podsypać mąką, aby nam się nie przyklejało do wałka. Jednak przed składaniem musimy nadmiar mąki usunąć. Ciasto składamy około 4 do 5 razy, żeby ciasto nam się wyraźnie listkowało. Przed każdym wałkowaniem i składaniem ciasto musimy porządnie schłodzić. Możemy chłodzić w lodówce około godziny albo w zamrażarce około 20 minut. Po czterokrotnym wałkowaniu i składaniu ciasta możemy przystąpić do wypieku dwóch jednakowych placków.